Najgorsza pogoda na świecie. Siąpiący deszcz i wiatr. Ja nie chcę tam wychodzić. Serwus, jest środa. Trzeci z czterech dni wolnych od pracy. Godzina 8 rano. Jedziemy z Dorotą na USG. Dostaliśmy wskazówki, że gabinet, do którego idziemy, wygląda jak zwykłe mieszkanie. No tak ty mówię, jak tam. O, wygląda jak człowiek. 5 centymetrów ma, tak? Tu mamy dwie rączki piękne, tak? Żeby nie było, czegoś brakuje. Tu mamy piękne dwie nóżki. Jesteśmy już po badaniu. Dorota jest po badaniu. Ja też. Dziecko jest po badaniu. Gabinet faktycznie wyglądał jak w zwykłym mieszkaniu. Gdyby nie to, że było tam skierowanie do tego lekarza konkretnego. Mi się bał, że to jest jakiś szarlatan, praktykant, który poogląda sobie nagie kobiety. Bez mężów. I tyle. W dodatku nie chciał, żebym był w gabinecie podczas badania. Nie ważne. Jak ci to wywalczył? Dziecko ma już 5 cm wielkości, czyli jest gdzieś takie. Tak. Jak zapytasz 5 cm? To jest 5 cm może. Tyle jest 5 cm. Nie. Nie mamy miarki, ale to sprawdzimy. Pokazywałeś ze 3. Nie. Takiej wielkości jest dziecko. W tym ma ze 3 cm głowę. Halo? Rodka? Jest godzina za 15.03. A my po powrocie z USG na chwileczkę się położyłem i to była godzina 11. Przespałem prawie 4 godziny w ciągu dnia. Fuck it. Więc Dorota chyba pojechała na wymowę. Zabrała psa. Znowu wychodzimy na dwór. Tym razem kierujemy się do naszego nowego doradcy kredytowego, który... No właśnie, nie wiadomo tak naprawdę czego oczekiwać od tego pana. Czy nam pomoże czy nie, zobaczymy. Mam nadzieję tylko, że nie ucieknie gdzieś za granicę. Czekam na Dorotę, która powinna pojawić się za chwileczkę. To samo, ale szyld już inny. Zobaczymy, czy będzie lepiej. Co? Ja nie mam komentarza żadnego. Dzisiejszej tułaczki ciąg dalszy. Tym razem jesteśmy po drugiej stronie Warszawy, na Bemowie, na osiedlu Doroty, gdzie idziemy odwiedzić jej mamę, zjeść zupę, a Dorota zapragnęła tu notować rozjeżdżać. Ludzie sobie pomyślą, że jesteśmy naprawdę w separat. Powiedz im, że tak nie jest. Powiedz, że mnie kochasz. Nie ucieka, więc chyba nie jest tak źle. A ja dzisiaj biorę psa i idę jeszcze do Bartka nagrywać bardzo ważny program. Zaczynamy, czy on zaczyna, a ja jestem jego gościem, nową serię programów sportowych. USG zrobione domowym sposobem. Przez brzuch przynajmniej. Przez brzuch. Widzisz, jakiego masz potwora w brzuchu? W skali 1 do 1. Patrzcie, jak się uśmiecha. Abyś... Dla tych, co nie widzieli na obrazku, to jest takie zobrazowanie. Podobny jest do mnie, czy do Dorotki? Do mnie? Czy do Dorotki? Może do Alika? Chcesz zostać ze mną, Ali, czy z panią? A pani chce zostać z pieskiem, czy bez pieska? Bym chciała mieć go zawsze przy sobie. No, to mogę ja cię zostawić. Moja miłość, przecież jest ten pies. Proszę, pokażę, jak Dorota mi skręca siatki, żebym nie mógł tego jak nieść. Ja. Przybyliśmy z Bartkiem do jego studia nagraniowego, gdzie zostałem poproszony o bycie gościem w pierwszym programie Bartka. Już
już po gwizdku? Już po gwizdku? Po ostatnim. Po ostatnim gwizdku. Jakbyście się zastanawiali, jak wygląda profesjonalne studio radiowe, ja was oprowadzę. Tutaj jest pierwszy mikrofon, który prawdopodobnie będzie należał do mnie. Tu mamy mikrofon numer 2. Właśnie w tym momencie zbieramy wszelkie informacje do programu. Oglądamy Multiligę Ligi Mistrzów, a jednocześnie mamy włączone komputery, aby jeszcze zdobywać ostatnią wiedzę na tematy, o które będziemy mówić. To będzie moje pierwsze wystąpienie radiowe i trochę się boję. Z moimi vlogami jest trochę łatwiej. Wszystko to, co widzicie, to jest już creme de la crema. To, co mówię pomiędzy cięciami, to jest... Właściwie się nigdy tego nie dowiecie. No dobra, dziękuję ci, Michał, bardzo. Dzięki, że byłeś. Mam nadzieję, że ci się podobało i będziesz wpadał na kolejne zaproszenia do tego albo innego programu. Pod warunkiem, że będziesz wysyłać mi te zaproszenia, na pewno zawsze coś rozpatrzę. I że będę ci płacił. No, jak najbardziej. Dobra. Ja sobie, mój czas jest cenny bardzo. Więc... Dzięki, Bartek. Dziękuję bardzo. To była dla mnie przyjemność po raz pierwszy mówić do mikrofonu. Zobaczymy, co z tego będzie. Tytułaś się z panie fanem. Majo. Odcinek nowego podcastu już zrobiony. Mam nadzieję, że po przesłuchaniu Bartek jutro nie wyrzuci wszystkich moich kwestii i nie zostawi tylko samych pytań, które mi zadawał. Mam nadzieję, że ja sam nie popłynąłem zbyt bardzo i że wypuści ten odcinek jak najszybciej. Teraz idę do samochodu, wracam na Saską Kępę, bo jutro z samiutkiego rana musimy jechać robić już tour po cmentarzach, dlatego też dzisiaj muszę siedzieć do wczesnych godzin porannych, żeby móc zmontować ten odcinek, który właśnie oglądacie. Do zobaczenia.